Siema, siema, jestem Ryan Jeep, to jest koniec z naszej serii Podwórko Kolisty i witam was serdecznie wraz z Krzysztofem. Cześć. Siemanko. Witam też widzów na czacie na Twitchu, którzy są razem z nami. Pamiętajcie, że od 16 do 22, od poniedziałku do piątku na Twitchu streamujemy, więc bądźcie tam oczywiście z nami w te wszystkie dni. Jak są jakieś wyjątki, piszę na po prostu posta na społeczności albo na Discordzie. Dobra, słuchajcie, jest mi niezmiernie miło zaprezentować wam w końcu ukończony remont naszego Ursusa. Dziękuję za followka, Ant. Naszego Ursusa był to 12.04. Potem zmianie silnika, dodaniu turbiny, nowych elementów kabiny i tak dalej. Jest to 16.14. I to może Krzysztof, prezentuj go, nie? Wyjedźmy. Ja będę na środek, a ty ten. Tak, ja zrobię ujęcie jakieś takie fajne tutaj. Okej, okay. Dawaj, dawaj. Teraz słuchaj, czy będzie ten? Odpalił, no. Dawaj, wyjeżdżaj nim. Boże, nie rozlicz mnie, chłopie! Ja to tak wyjeżdżam. Spokojnie, chłopie. Dobra, prawie kamerysty rozjechał. Okej, ludziska. Tak on się prezentuje. Słuchajcie, dlaczego on wygląda tak, a nie inaczej? Jest oczywiście wynik naszych konsultacji z klientem, ponieważ uwaga, klient już jest. Zanim zdaliśmy go w ogóle wystawić na OLX-a, zanim ogarnęliśmy wszystko, wszystkie części, okazało się, że po prostu pewne gospodarstwo o nazwie Suchszyn w miejscowości Szpakowo postanowiło po prostu, że Suchszyn to jest nazwisko, jakby co, nie? Nie, że tam ten... ogarnęli nasze odcinki, że remontujemy i powiedzieli: ej, Riot, słuchaj, powiedz temu Krzyszkowi, że my chcemy go kupić. I czy mogliby się zrobić na jakiś customowy taki... to Krzysztof pokazuje, który chodzi. Czy mogli... Działa. Dokładnie, działa, działa. Czy mogliby się zrobić jakiś customowy dla nas... to jest sprzęt przy okazji, nie, skoro tak go remontujecie. Ja mówię... Ty, dobra. Mówię, spoko, niechaj będzie, nie? I co chcecie? No i po prostu... Jak widać, dokładki na przód, niebieski tur, bardzo mi się marzy, nie wiem akurat dlaczego, ale spoko. Plastiki jednak chcieli opony, a nie metalowe, więc zdjęliśmy tamte metalowe. W zestawie oczywiście będą do nich jakby co, ale no, chcieli na plastikach, więc spoko. Tak to oczywiście się całość prezentuje. Dzisiaj się sobie nie pojeździmy, także spokojnie, bo będziemy chcieli nim robić wałowanie. Pojedziemy po wały od sąsiada, pożyczymy, bo jeszcze lekutkie ostatnie przetarcie nim zrobimy i w końcu zobaczymy, jak on działa. Także nie Mokrzyn, tylko Suchszyn. Przecież mówię, że Suchszyn w miejscowości Szpakowo. To na Podlasiu gdzieś daleko, nie? Dla jego? To oni tak gadają tam? Dla jego, no. To dla ich, tak, dla ich. Dla ich, a. Dobra, więc tak on wygląda. Koszt całego remontu wyniósł nas 30 tysięcy ogólnie. Może mało, może dużo. Zaraz się nadużycie osoby, które będą krytykować, że tam może nierealnie, że coś tam. Ludzie, bawmy się, to jest tylko farming, to jest tylko gra. Ma być fajnie, nie? Ja się po prostu mega tym jaram, że takie coś możemy zrobić. I mam powiem, myślę, że aż mi trochę szkoda, że go sprzedają, bo naprawdę wygląda nieźle. Krzysztof, zgaś go, bo tynk się kruszy. No, dobra. To co, Krzychu, co ty dzisiaj robisz, może powiedz, bo ten... Ja dzisiaj będę kosił łąki nasze, nie? Tak jest, dzisiaj Krzychu rusza na... O, wyłączę sobie te shaderki. Krzychu dzisiaj rusza na łąki, więc będzie sobie leciał oczywiście z tymi łąkami, a ja jadę właśnie, jak mówiłem, robić wołowanie na naszych polach, więc jeszcze ostatnie... Nie wiem, jakoś tak mi się kojarzy ten ciągnik z wołowaniem, nie wiem czemu. Dobra, zasiadamy sobie oczywiście. Zapalamy, powiem sobie lekutko tura. Dobra, Krzychu, to co? To ty jedź. My się tak będziemy pewnie widzieć jeszcze na polach tam, no gdzieś, nie? To ty tam. Dobra, ja to już sekundkę będę odjeżdżał. Okej. Okay. Więc teraz sobie cofam i ruszamy, nie? Ile panie cenię tego? A właśnie, bo nie wiem, czy wam... Chcecie, żebym podał wam cenę w sumie całą, czy nie chcecie? Bo tak naprawdę dogadam się z gościem, więc ceny miałem nie podawać. Ale skoro ten, skoro w sumie i tak już sprzedam, to mogę wam powiedzieć w sumie, za ile poszedł, nie? Także przypominam. O, dzięki. Kurde, fajnie, jak puszczają mnie teraz, aż chłop się zobaczyć, jak wygląda, nie? Także tak, kupiliśmy go za, wiecie, lekko ponad 9 tysięcy, wytargowaliśmy go bardzo fajnie. No i w remont staliśmy 30 tysięcy, więc 40 koła poszło na te remonty i tak dalej, nie? Mówię, żeby trochę się cofnęło, chociaż cała ta... A, czwórkę wbijemy. Żeby chociaż się lekko cofnęła ta nam kasa cała, no tak trzeba zdychę wziąć, nie? Bo jednak robiliśmy to w sumie, no, z dwa miechy.
No nie, no zmienia się w sumie, no ale wiecie, części i tak dalej, też to wszystko gdzieś tam w tym wycenialiśmy. Także chciałem 50 tysięcy za niego, żeby zarobić tą dychę. No ale, że słusznie zadzwonili, że właśnie chcą customowo. No to plus jeszcze tego tura, specjalny kolorek trzeba było robić. Gdzieś tam jeszcze to jakieś dokładki i tak dalej. Plus nowe płytniki jednak, bo tamte nie bardzo. No to wyszło, że poszedł za te 55 tysięcy, czyli 15 koła zarobimy za niego. Oczywiście zarobimy jeszcze nie zarobiliśmy, bo jeszcze u nas jest, przyjadą chyba jutro chłopaki po niego lawetą, także zobaczycie jak tam to będzie wyglądać. Dobra, a właśnie sobie jedziemy do sąsiada, naszego takiego dalszego trochę. I tu właśnie mamy wały, wały, które mamy od niego dzisiaj pobrać, są oczywiście one wypożyczone, dał nam tam chłop za nie jakieś tam grosze, żebyśmy mogli sobie, znaczy dałem chłopu grosze jakiegoś, żeby mógł sobie dzisiaj tego poużywać, tych właśnie wałów. Także podczepiamy sobie oczywiście je, kabelki, spoko, co, składamy sobie je i dzisiaj będziemy sobie po prostu wałować na naszych polach. Co jest z polis? Czemu piszecie polis? O co chodzi? Ej, a jest jakiś moderator, który mógł zająć się tymi policjantami tutaj, na tym czacie? Bym był rad, naprawdę. Okej. Okay. a ja jadę, nie? To są wały, kolego. To są wszystkie wały, spokojnie, nie mulczery żadne. Dobra, idziemy sobie tutaj. Ty, Krzychu, jesteś na łące, czy jak? Tak, ja na łące, tutaj się rozkładam. Okej, okay. Dobra. Bo ja tam akurat koło ciebie będę zaraz przejeżdżał, nie? Mhm. A w sumie trójkę mogę wbić. Dobra, to sobie zjadę tędy. Przez tą drogę polną pojedziemy sobie. No więc jak mówiliśmy, mega szkoda, że go sprzedajemy, bo naprawdę wyszedł fajnie, no ale jak mówię, jest kupiec, 15 kości za niego zarobi. To tak naprawdę, no dla nas po prostu dodatkowa kasa, nie? Zawsze. I no też tam to był jakby nie był kupiony, nie? Miejmy też nadzieję, że mi się spodoba i że nic się nie będzie działo z tym ciągnikiem. Wiecie co, ja sobie tak pojadę troszeczkę i może zrobię tutaj sobie... O, nie to. Ciągle szukam tego młodzika na kamerkę. Jakbyście mogli go podać, byłby naprawdę szczęśliwy. No ale nie, no co jak co, ale fajnie wygląda właśnie on. Mi się bardzo, bardzo podoba. Ty, mieliśmy za niego założyć chyba obciążniki naprzód. A tu widzę, że nie ma. To nic, tam gdzieś pewnie w garażu leżą. To się ogarnie. A ty gdzie wjechałeś? Ja mam lekkie problemy chyba. A co się stało? Nie wiem, kurde, tak zmienia te biegi i nie chcę jechać. Tak? No. To może weź sobie Masaja, nie? W takim razie. No lepiej ta, bo... Bo nie, bo normalnie nim kosiłem, nie? No, ale mi coś nie idzie. A ty masz podczepiony ten? Może kabel mam, nie masz podczepiony? Nie, no jak on normalnie działa, tylko że tak? Jeden na godzinę, dwa. No jedź. Znaczy ja tu wjeżdżam, nie? A, no. Na to pole tylko, bo to właśnie jadę zwołować, nie? Okej. Dobra, tak rozkładamy sobie wszystko oczywiście. Daj mi miodu. No czy wiesz, tak ogólnie będę się jeździć trochę nim wolniej, bo nie chcę za bardzo go też tak mega męczyć. Tak na spokojnie raczej z nim sobie pojeździmy dzisiaj. Nie chcę go męczyć, nie chcę też go jakoś katować. Trzymamy go po prostu tam do nich. Okej, okay, no i elegancko. I się wszystko fajnie wołuje. Więc wiecie, jak klient zamówił, chce go oczywiście kupić, no to nie ma co tu się bawić za bardzo jakieś mega docieranie go czy coś, no bo wiadomo, że raczej jak ktoś kupuje, to chce mieć produkt pierwszej klasy. A tak mówię, jeszcze go trochę przepalimy, jeszcze go trochę, póki jeszcze nas, to jeszcze jest nasz, to go poużywamy. Powołujemy sobie dzisiaj troszeczkę. No a potem się z nim niestety pożegnamy, nie? Mam nadzieję, Krzychu, że ty wytrzymasz, bo to się chyba z nim bardzo związałeś, z tego co wiem. Myślę, aż popłaczę chyba. Nie no, aż tak to chyba nie będzie, Krzysztofie, ale... Nie wiem, zobaczymy. Mogę puścić emocje, sam koniec, nie? Jak jakieś buce do nas przyjadą, to ja go nie oddam. Co? Jak jakieś buce przyjadą, będą mi tu wybrzydzać albo coś, to ja go nie oddam. Wiesz, no niby nie wiadomo, kto przyjedzie, nie? Można powiedzieć w sumie, że tak trochę to jest ten, taka trochę... Nie wiadomo, nie? Ale powiedzieli, no że już chcą, że go zaliczkę też jakby tam... w sumie nie wysłali zaliczki, no ale... Ale... Idzie to? Idzie, dobra. Ale chcemy już to... W sumie się go trochę... Znaczy, może nie pozbyć, ale fajnie, żeby już poszedł, żeby ta kasa w sumie wyleciała na konto. Bo wiecie, mamy 30 koła,
też kredytu. W sumie wzięliśmy kredyt na to, żeby go wyremontować. Jak dostaniemy tą kasę, to w sumie będziemy te 15 na plusie. No i też w końcu może ogarniemy sobie, nie? Też niedługo będziemy właśnie kończyć, znaczy no, teraz ktoś robi siane kosy po to, żeby te werki sprzedawać, bo mamy całą oborę zawaloną sianem, więc no to jest niepotrzebne. Zawieziemy sobie po prostu jakichś tam rolników albo na jakiś skup, nie wiem, zobaczymy jeszcze. I będzie, może trójko pojedziemy, co? Wołać na trójko, nie. Znaczy dwójko trzeba iść, nie? Więc wiecie, ogarniemy sobie jakoś tak, żeby tam to tak poleciało, nie? Żebyśmy mogli w końcu wyjść z kasy. Bo przypominam, że niedługo nowe pola i na wiosnę zaczynamy budowę obory, nie? Także coś tam trzeba będzie już niedługo podziałać. Nawet myślę, że na jesień można by już sobie przygotowywać teren pod oborę, wiesz? Żeby ona tam z ta gleba się na ziemi uleżała, nie tak, że będziemy wszystko na świeżo robić, nie? No tak, no tak. No, więc coś tam pojeździmy pewnie trochę jeszcze po tym. No i cóż, miejmy nadzieję, że wszystko wyjdzie w porządku, nie? Mhm. Ej, powiem ci, że naprawdę mega nim się jeździ, nie? No, Masejkę też się mega jeździć, powiem. Tak? No. A nie, gdzie ty jesteś? No, jadę ten z Gostą. O, widzę cię, ale tylko dym z komina poszedł. No chłopie, aż czarno. No. Czekaj. No. Oleju bierze. Trochę, można powiedzieć, że malutkie te wały do niego, żeśmy dokupili, jeszcze dokupili, poporaczyli. O kurde. Jeszcze zaraz urwę coś sąsiadowi. Ale wiecie, tak na spokojna praca, coś ten się niech pociąga, raczej niech nie będzie to jakaś tam, wiecie, mega akcja. Ty, ale ten Masej z tymi kociarkami to trochę hit, nie? Trochę przegieciepały. No ale nic, wiecie, mamy mało łąk, tak naprawdę nie piszcie nam, że potrzebujemy nowych kosiarek, bo te w zupełności wystarczają tak naprawdę, nie? Wszystko to, co tu mamy, to jest pod nasze areały i wiecie, mimo że mamy te 11 hektarów, to tak naprawdę... Gdzie tam idziesz, jak to się kręci? Czemu się nie kręci? No, dobra. Ja wiesz co, chyba teraz pojadę na ten. Pojadę chyba teraz na nasze nowe pole, nie? Tam powołuję sobie. No, bo tam jest dużo takiego właśnie nasz sierniska pougniotanego. Znaczy, te tekstury siewy z sierniska, nie? I to trochę paskudnie wygląda. Więc sobie tam ogarnę, to będzie spoko. To chciałem właśnie koło Krzycha pojeździć. Tylko, że Krzycha nie było. Sprzedaj Ruskę i zostaw sobie szóstkę. Wiesz co, MTZ z nami jest w sumie od niedawna, bo żeśmy go dopiero wyremontowali. Jedną rzecz, którą mogłem sobie sprzedać, to jest 60 tak naprawdę. Bo ona jest już najstarsza, że tak powiem, po remoncie. I tak naprawdę mogłoby właśnie pójść 60, tylko że 60 to jest perfekcyjny traktor dla mnie pod wszelkiego rodzaju nawozy, opryski i właśnie akcje takie zielonkarskie, nie? Bardziej. Bo kosiarki w sumie na razie do niego może jakoś tam mega nie idą. Duże i tego nie pociągnie tych kosiarek naraz. Ale właśnie bardzo dobrze sobie radzi z przetrząsaniem, z grabianiem. Więc jeszcze pomyślimy, nie? Znaczy i tak właśnie mówię, idzie to na gospodarstwo ten. Na gospodarstwo Suchszyn do tego Szpakowa ta szóstka. No i wiesz, my w tym czasie no musimy lecieć dalej, nie? On był typowo kupiony właśnie po to, żeby go wyremontować i sprzedać, nie? A że klient sobie zamarzył, że będzie akurat tak wyglądał, bo ma takie bo się inspiruje takim jakimś innym gospodarstwem i chciał bardzo mocno ten kolorek mieć w takich odcieniach. Więc dobra, nie? Więc niech będzie tak, nie? Dobra. No, ale jak mówię, nie? Wiesz co, Marciu, powiem ci tak, że na przykład może... A ta kosiarka z przodu była testowana z tym Masejem? Nie, a co? No bo się mało nie chcę podczepić. Włącz sobie ten... automatyczne podczepianie, wiesz? Okej. Bo może tam gdzieś się nie łączyć na kabelku, czy coś. No, bo no, pewnie tak. Jak włączysz na automat, to ci zaczepi, nie? Teraz gdzie to ja jeszcze? Ty, on tak powinien wolno jeździć w ogóle? Z tymi wałami? 15 na godzinę w sumie tak nie, no w sumie dobra jest to prędkość, nie? Chyba ten, chyba jest to spoko, nie? No, więc git. Dobra. Co tam jeszcze miałem mówić, Krzysiek, pamiętasz? Nie pamiętam. Kurde, miałem coś jeszcze poruszyć jakiś temat, ale mniejsza. Mamy dopiero znaleźliśmy to odcinkę tak naprawdę, więc dopiero jesteśmy w połowie. I co by nie było, to... co by nie było, to w sumie... O, Jezu, tam jest ten! Dobra, bo tam myślałem, że jeszcze mam... nieskończone, to znaczy niezaczęte. Znaczy zaczęte właśnie. A dobra, to się jedyne razy pojedzie. No, więc...
teraz, jak mówię, zrobimy pewnie tabelki tutaj na sprzedaż. Kas trochę nam przyjdzie. I może właśnie pójdziemy trochę bardziej w pole jeszcze, bo mamy też cały czas ziemniaki do kopania, więc na kolejny odcinek ziemniaki jeszcze sobie pokopiemy. Szczepki są spoko, więc nie wiem, czy co będziemy brać, ten sam kombajn to wcześniej? Tamtego bolko? Chyba tak, nie? Raczej nie ma co więcej poruszać tam. O tej porze każdy kupić może? Chyba. Co mówisz? Ty to chyba musisz ustawić, wiesz? Bo ja muszę? Nie widzę nigdy, no. Poczekaj, zaraz sprawdzimy. Ja nie wiem, gdzie tego szukać. Daj wysiąść. Ja piszę z walinika. Dobra, jesteście z powrotem. Także tak, słuchajcie, nie. Dobra, nie będę ściemniał. Nastąpiła lekutka awaria ogólnie u Krzyśka w Maseju. Niestety wałek z przodu nam nie działa. I to w sumie ciekawa rzecz, będziemy musieli dzwonić do naszego mechanika, żebym to ogarnął. A póki co Krzychu wraca po prostu z pola. No i ten, i będzie jednak mi pomagał w tym, w sumie wałowaniu, tylko tam będzie robił to bronami 60. Ale to w sumie spoko, bo ogarnię tą robotę. No wiesz, potem się podczepię tego MCT, ja tam jakoś mam rękę tych biegów i tam już wykoszę to, nie? Najwyżej Krzychu będzie tam jeszcze przetrząsał. No, bo chcemy zrobić tak w miarę sianokosy i kopanie ziemniaków równolegle, bo ziemniaki to jest w miarę szybka robota. A właśnie, mieliśmy w ogóle stawiać ten. Na te ziemniaki mieliśmy stawiać tą piwnicę. Coś trochę się postawi Krzychu, nie? Tylko tam trzeba będzie trochę to ogarnąć, bo tam cena była 50 tysięcy, więc trochę z dużo chcę taką szopkę malutką. Okej, biały, spoko, dzięki za info. jasne, nie ma problemu. Zyskałeś mnie miana durdziarza właśnie teraz, nie? Jakby co? Ale nie, no dobra, spoko. I tak fajnie, że to też sobie działa, nie? Śrubokręty szykuje, no. Dobra. Także co, dzisiaj w sumie tak trochę odcinek można powiedzieć, no nie, może nie dunawy, bo dzisiaj dużo się dzieje na gospodarstwie samym sobie, ale praca jest jakby tylko jedna, no bo robimy tylko i wyłącznie dzisiaj te wałowanie. Nie no, kurczę, mi się na mega podoba ta szóstka. Fajnie by było, gdyby to się została też nawet, nie? No ale no niestety musi ona pojechać, nie? Krzysztof, może coś powiedzieć, bo tak dzisiaj, ja dzisiaj się w sumie chyba wyprułem z całych tych. Ja mam na razie same problemy od początku. Tak? Tak. No ale chore siątka, poczepisz do tego, nie? I pojedziesz. Nie no, siątka już działa elegancko, nawet ustawiony był ten, wow. No, to znaczy, no i spoko. Tak powiem, jak nagrywam odcinek na YouTube właśnie, no. Właśnie nagrywam odcinek sobie i jadymy. Dobra, więc tak, mamy jakieś plany w sumie, bo mamy do kopania te ziemniaki. Mamy też kukurydzę na ziarno tam naprzeciwko, co teraz gdzie jadę. W sumie tak naprawdę jesteśmy poza po tych siewach, nie? Bo jeszcze na wiosnę tylko zasiejemy kukurydzę tam za tym, tam na dole. Te sprzęty do tych zbyłych ziemniaków to będzie nas stać, czy nie będzie? Tak, no może to wypoczymy sobie, nie? Przecież, kurczę, jutro przejadą ten, chłopaki po ciągnik, nie? No, także no. Kasę zapłacą, będziemy mieli za to wypożyczyć. I tak, nie? No, jeszcze muszę, zawału w sumie już tak dałem kasę. A no i za mleko też przyjdzie chyba kasa, nie? Więc no, będzie. Tam jest i to jakieś grosze, to nie, żeby poruszyć. Bo to będzie od razu kopać i będzie zbierało, tak? Na ten. Tak. No i tylko się dwie przepłaki postawi, więc myślałem sobie, że to można w sumie na jedną osobę robić, nie? Mhm. No, w sumie na osobę może to ogarnąć. Nawet jeżeli porobimy we dwóch i coś tam zamienimy, to dwie prace się wykona, nie? No. No tak, bo jeszcze pewnie się na kosek jeszcze będziemy ogarnąć dalej, nie? Bo jak dzisiaj to wszystko wykosimy i przetrząsniemy, to potem jakieś zgrabianko i prasowanko tego, nie? W sumie szkoda, że tego turu jeszcze nie używałem, bo tu ogólnie wszystko spoko działa, a szkoda właśnie, że nie mieliśmy okazji go poużywać, nie? O to, mniejsza o to. Okej. Chyba na przykład to wyszło, parciarska klątwa. No dopóki jestem TZ, to niestety klątwa dalej nas obowiązuje. Ale nie, no w sumie jak chodziłem TZ, to jest chyba przyszedł na tyle gruntowny remont, że raczej już to jest inny ciągnik, nie? I wiecie co, ogólnie tak, mam wrażenie, że chyba trochę zużył tych remontów, bo wiecie, remont gospy, remont ciągnika jednego, remont drugiego. Trochę przesadzamy z tym i chyba trochę zwolnimy z tym remontem, wiecie? Zajmiemy się trochę tak naprawdę teraz gospodarką, usiądziemy sobie bardziej na to. I dopiero od wiosny, jak mówię, ta budowa ruszy sobie z tej ostałą oborą, bo chcemy trochę tych krówek dokupić, bardziej pójść te łąki i myślę, że nawet można by taką w sumie, ty Krzychu, by taką dużą łąkę zrobić sobie gdzieś, nie?
Ty, ale jak mówiłeś, że teraz za dużo tych remontów, a miałeś pomysł, żeby ten garaż przerobić, żeby same remontować. No właśnie, myślę, że jednak trochę może być za dużo, wiesz co? Bo to się też ma żenować, że Krzychu ciągle sparta ciągniki i remontuje jakieś tam, nie? No ja mam sobie. No, więc też trochę też trzeba zmianować, nie? Znaczy, wiesz, może w przyszłości kupimy jakiś sobie inny ciągnik, nie? Może też jakiegoś Ursusa i też wyremontujemy. Kto wie, kto wie. Na razie ja mam powiem ci szczerze, że tak trochę jestem tymi remontami trochę zudzony, nie? Mam wrażenie, że Zawi też, więc nie chcę też na siłę was w to tak wciągać, że remont, pogania, co nie? Sami trochę też trzeba odpocząć. No w sumie teraz zima idzie, więc w stanie pracę sobie tylko pogarniać na tą zimę, żeby się ustawić i potem już możemy tak naprawdę zimę odpocząć, zarobić trochę kasy, pobawić się troszkę w jakieś inwestycje. No i dopiero od wiosny ruszamy dalej, nie? Myślę, że kasa to już właśnie powinna być na te obory, także powinien być w cacy. Ja i tak jestem durciarz i nie uważam się za modmakera. Ale i tak masz starą dość wersję i... A, okej, okay, spoko. No, nie, no wiem właśnie, że biały, że masz to właśnie starą wersję, że mam starą wersję Masaya. Bo to, co już wysłałeś na tego mod huba, mogę mówić, nie? Właśnie miałbym mnie pytali, kiedy będzie Masaj. Mogę o tym powiedzieć na odcinku? Mnie też się pytają. Tak? Okej, więc tak, słuchajcie, do białego, czyli do twórcy Masaya, macie link u mnie w opisie pod filmem. Jest pod każdym filmem, w którym Masaj występuje ogólnie. Więc jak ktoś będzie zacząć go na fanpage'a, tam zobaczyć, co on jeszcze robi, coś tam drutuje, co tam jeszcze działa. I biały wysłał ogólnie już tego Masaya na ModHuba. Jest 6 kwietnia, jak nagrywam. Więc kto wie, może już nawet Masaj się pojawi, jak ten odcinek oglądacie, bo ten odcinek jest naprawdę na późno dla was szykowany. Także coś tam się może jeszcze... Cześć Belgestek. Pozdro, no. No, także biały to wyszło na ModHuba, już mu chyba raz odesłali, więc nosi poprawki oczywiście. No i tak, MF będzie wydany, nie? Bo tam pytacie co, o to, co z tym MF-em, co, kiedy MF, albo czy będzie wydany. Więc no, będzie wydany. Musi po prostu się trochę uzbroić w cierpliwość, bo biały dokłada pewnie wszelkich starań, żeby go wydać, nie? Jak chcę doszlifować i wysłać porządną wersję. No jasny biały, jasne, rozumiem, nie? My właśnie jeszcze korzystamy z tej wersji takiej trochę prototypowej, nie? Ale jak tylko... Wiesz co, biały, myślę, że jak wyjdzie już sobie on na ModHubie, to biorę go, pobiorę ten update, nie? Bo chyba nie będę już od ciebie tam... no... Nie będę już ci kazał tych wysyłać tych wersji. Tylko no spokojnie sobie pobiorę, już jak wyjdzie, nie? Okej. Okay. Trochę tu jeszcze nie jest dużo. Bo raczej tam już chyba więcej się nie wczepia do tych rzeczy, co tam wysłały, co tam więcej będzie, nie? Wszystko już raczej ogarnąłeś. Marceli i ty, siemaneczko. Siema. No, dobra. Co sądzisz o mapie... Co sądzisz o mapie, którą zrobiłem do FS19, nazwa Eastern? Ty zrobiłeś, browarek? No to pewnie kozak, muszę to sprawdzić, nie? Nazwa, nazwa ogólnie brzmi nieźle. Ciekawe, jak z mapą. Konwertował do 22? A właśnie, robisz konwert 22 na ModHuba? O Jezu, ja wam powiem szczerze, teraz robić konwert jakiejkolwiek mapy na ModHuba to już to już trochę graniczy z cudem, nie? W sensie jest tyle roboty, że to jest jakaś masakracja, nie? A to serio gospy na koloniach? Rozumiem. No przecież gramy teraz na kolonii właśnie, nie? Jest to podwórko kolnicy cały czas. Nasze. Piotr, dzięki za followka. Chyba to już mamy ogarnięte. No tam sobie zostawię to już chyba, nie? Nie ma co się tym bawić. Ja już 25 minut tutaj jeżdżę po tym polu i tak naprawdę cały czas coś tutaj nie robię. Okej. Nie, no fajne pole, tylko w sumie spoko, że to taki tylko ten zagajnik. Jestem ciekaw, jak będzie się na tym polu właśnie kosiło, albo ogólnie coś się na nim robić, to będzie... Co będzie się na nim robić i jak się będzie robić, bo raczej pole takie kształtem ogólnie mi się mega podoba. Może wam nic zahaczyć, bo nie sąsiad zabije chyba. Dobra, dojdziemy coś tutaj na koniec. A, ze serio gosp, tak? Tak, o tym mówiłeś. No to wiesz co, pogadam o tym poza odcinkiem, nie? Poza odcinkiem to pogadamy, bo na razie to, o, nie będę tego podnosił, tak, znaczy podnosiłem sobie tylko, ale ten. Okej. Okay. Dobra, opuszczone. Tak. Dobra, jadymy.
No, więc pamiętam o tym poza odcinkiem, nie? Żeby też ludzie nie spoilerować za bardzo. Jezu, to jest kamyków w ogóle. Ty te kamyki pasowały jakieś kurde pozbierać, bo to jest trochę przesada, że on tak to leżał. Trzeba wulturem pozbierać, żeby czym. Mam jakąś taką maszynkę do zbierania kamieni, nie? Poręcznie, do wiadra. Ta, bez kitu. O nie, te kamyki to paskudstwo jest, kurczę, gras. Wał cię pożyczył polski. No, dobra, no może być od ciebie polski rynku, że pożyczył cię wał. Oznacz moją Paula Brudnowska, chyba tak się nazywała, jest do 19. Jest ile tu zdolnych mapmakerów się znalazło na tym czacie? Zarąbiście. Ja jestem z was dumny, naprawdę, nie? To serio na kolonii? Jesteśmy na kolonii właśnie. Mamy. Ja myślałem, że na spokojnie. Ja, mi się wydaje, że to są twoi widzowie, ktoś musi mnie trollować, wiesz? Do serii na szpakowie, tak nagrywam YouTube'ka dokładnie, tak, hutnik. Do serii na szpakowie jeszcze bardzo, bardzo daleko. Zanim cokolwiek tam się zacznie z tego dziać, to wiecie, dużo jeszcze roboty, nie? Zresztą w sumie powoli myślę, że zbliżamy się do Work in Progress, wiecie? Z tej mapy. Może nawet jak to oglądacie, to kolejnym filmem właśnie będzie Work in Progress, bo dużo się tam zmieniło. Jankus cały raz działa ze słupami, cały raz ogarnia pola. Boże, to jest poromane, że on dwa tygodnie tylko non stop słupy robi, nie? Tam tylko przed tamtym Work in Progress dostał kilka rzeczy, żeby tak było na odcinek. A tak naprawdę to non stop słupy, nie? I jeszcze teraz okręcimy ten fajny programik, który nam pokazuje dokładną jakby geometrię tej mapy, no i niestety się okazało, że słupów jest jeszcze więcej. Więc Jankus kolejne to nitki ogarnął, odkrył, że tam są, no i kurde, Kongo jest, nie? Ale dobrze, fajnie mapa będzie zetalowana, więc mi się to podoba, że tak to wychodzi. Ja też jestem w sumie dumny z tych dróg, które tam są ogarnięte. No to co, nie spoileruję wam po prostu do Work in Progress. Jeśli chcecie oczywiście wiedzieć więcej, bo tak naprawdę osoby, które oglądają mnie na Twitchu, to oni Work in Progress mają codziennie, co nie? Bo zawsze mi się chwalę tym, co zrobiłem. A jeżeli wy chcecie zobaczyć po prostu, co tam się działo, no to zapraszam serdecznie na Twitcha, tak? Bo tam właśnie najwięcej się z mapy dowiecie, nie? O mapie dowiecie. Dobra, kurczę, elegancko. Słuchajcie, ja myślę, że chyba powinien czas skończyć ten odcinek. Dawiamy sobie jakąś taką fajną, solidną godzinkę. Znaczy godzinkę, pół godzinki tego odcinka. Dziękuję, że znajdę pan Maślana. Żuwi dla ciebie, pozdro. I siema oczywiście, cześć. Dobra, a my sobie lecimy oczywiście dalej z tym. Dojadę sobie na koniec i się pożegnam, wiecie? Albo zobaczymy, co Krzychu robi, bo ty jak tam sobie radzisz? No, jakoś sobie radzę powoli, nie? Tak, ale... latam. Okej, spoko. Ja w ogóle jestem ciekaw, jak to wyszło to z tymi siłami, wiesz, bo tak naprawdę robiliśmy to wszystko zostanym tym prawosiewnym i pewnie jakieś lekutki jakie mogły się tam pojawić, nie? No, ale na pewno, nie? No ale w sumie jak to wiesz, jak na Veralu, zawsze równo posiejesz, nie? Gdzieś tam coś tam ci zejdzie, coś tutaj nie wzejdzie, nie? O, piesek do mnie przyszedł na pole. Piesek? No. Dobra, sobie na chwilę zgaszę. Wiem, że tak trochę na tym, ale tylko dlatego właśnie, żeby pójść do Krzycha. Zdać mi chwileczkę. Okej. Gdzie ten Krzychu tu jest? Na polu. A, tu jeździsz, okej. Okay. Dobra, Krzychu tu jeździ. Daj, wysiadaj, pożegnamy się już tak na tym. No, dobra. A więc co, dzięki za uwagę, super, żeście byli. Mam nadzieję, że się odcinek spodobał i że ten Ursus też się spodobał, którym się jeździliśmy. Jak mówię, jutro przyjeżdżał kupcy, żeby to zabrać. Więc dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że wam się jakiś raz mój odcinek spodobał. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Na razie, trzymajcie się. Wpadajcie do Krzycha, który też macie link w opisie, i do Białego, którzy nam robią tutaj te wszystkie wspaniałe rzeczy, bo to Biały jest twórcą tych naszych drutów na tej serii. Także zapraszam do niego oczywiście. I co? Dzięki za uwagę, trzymajcie się. A ja jeszcze raz powiem, kto oglądał do końca, jak napisze hashtag wow. I cześć. Dobry pomysł, hashtag wow do końca, co wytrzymaliście, nie? Dobra, na razie, cześć, pozdro.